Kajtuś. Będziesz kiedyś dużym chłopcem. I'm just a kid who's four. Each day I grow some more. I like exploring. I'm Caillou. So many things to do. Each day is something new. I'll share them with you. I'm Caillou. My world is turning, changing each day. With mommy and daddy, I'm finding my way. Growing up is not so tough. Ze skarbami. Jestem piratem! Arr! A co robi pirat Kajtusiu? Szuka skarbu! Nasz pirat Kajtuś jeszcze nie wiedział, że naprawdę dzisiaj znajdzie skarb. I to w najbardziej nieoczekiwanym miejscu. Już się nie mogę doczekać, kiedy będę mógł uczyć Kajtusia grać w piłkę. Ja ciebie też uczyłem. Auć! Niezwyciężony piracie, idziemy do domu. Ja nie chcę jeszcze iść. Muszę znaleźć skarb, tatusiu. Ale on przecież na pewno na ciebie zaczeka. Jesteśmy w domu. Mamusiu, co robisz? Sprzątam, kochanie. Mogę ci pomóc? Pewnie. Masz, włóż to tam. Dobrze. O! Mamusia jest bardzo zajęta. Nie może tutaj podejść. Myślałam, że twój tatuś już wyrzucił te rzeczy. Ale on lubi te graty. Co to są graty? To takie rzeczy, które nie są już do niczego potrzebne. A ja mam jakieś graty? No tak, w pokoju masz dużo zabawek, którymi się już nie bawisz. Bawię się wszystkimi! Kajtusiu, ja naprawdę muszę się zająć sprzątaniem. Kiedy Kajtuś zobaczył kufer, od razu chciał do niego zajrzeć. Nie wiedział, co może być w środku, więc postanowił otworzyć wieko. I odkrył, że znalazł skarb. Ojej! W skrzyni było pełno rzeczy tatusia. Co tam masz? Uśmiech! Chcę ci zrobić zdjęcie. Pstryk! Jej! Gdzie to znalazłeś? W skrzyni pełnej gratów. Tej tutaj? Tę broszkę założyłam, kiedy twój tatuś wziął mnie na tańce. Nie wiedziałam, że on ją tu schował. Co tutaj kombinujecie? Zobacz, tatusiu. O, moja stara harmonijka. Wspaniale, że ją jeszcze masz. Ja też przed chwilą na niej grałem. Coś tam jeszcze jest? Tak, zobacz. Nie wierzę. To przecież moja stara piłka. Muszę ją trochę napompować i wyczyścić i możemy zacząć uczyć się grać. Tak! Wiesz, że to ja nauczyłem go grać w piłkę? Uważaj, Kajtusiu, rzucam! Au! Wyprawa na kemping. Kajtuś był bardzo podekscytowany, ponieważ był weekend i jechał z rodzicami na kemping. Zatrzymasz się, mamusiu? Proszę! Na pewno nie możesz zaczekać? Co się stało, kochanie? Nie, mam mamy. Masz rację. I Kajtusia też. Tu jesteście. Tak.
Gdzie jest Kajtuś? Musiał szybko zrobić siusiu. Kajtuś! Skończyłem! No dalej, możemy jechać. Tak, jedziemy na całego. Choć z drugiej strony... Co się stało, kochanie? Ja chyba też pójdę. Co to? To jest znak drogowy. Tu w lesie mieszkają łosie, a znak ostrzega przed nimi kierowców. Łosie? Ojej! Mogę je zobaczyć? Ja też chcę. Nie wiem, czy to możliwe, Kajtusiu. Czemu? Bo łosie są bardzo wstydliwe. To dziwne, że tak duże zwierzę może się wstydzić, pomyślał Kajtuś. Cześć, Zuchy. Witam was na moim kempingu. Nazywam się Piotr, a ty? Kajtuś. Nie będziesz się tu nudził ani trochę, Kajtusiu. Możesz grać w gry lub pływać, albo nawet pójść w góry. Co byś chciał robić najpierw? Chciałbym zobaczyć łosia. To chyba nie będzie takie proste. Zazwyczaj łosie unikają ludzi. Nie przypominam sobie, żebym tu jakiegoś widział. Może trzeba by im pomóc, co? Świetna robota, Kajtusiu. Wejdziesz ze mną do wody? A zaczekasz na mnie? Co się stało, kochanie? No chodź, woda jest ciepła. Ale tutaj coś w niej pływa. To tylko małe rybki, Kajtusiu. One na pewno boją się bardziej niż ty. Kajtuś już sam nie wiedział, czy chce pływać. A jest za głęboko. Wcale nie. I jest mi zimno. Nie chcesz się ze mną pochlapać? Kiedy Kajtuś wszedł do wody, już się niczego nie bał. A chwilę później tata podał obiad. Jak pięknie pachnie. Jestem głodna jak wilk. A ja jak łoś. Łoś, łoś. Zobacz! O nie, wiewiórka. Sio, sio. Nie można dokarmiać dzikich zwierząt, Kajtusiu. Dlaczego? Bo one muszą zdobywać jedzenie w lesie. Co będziecie robić wieczorem? Będziemy się wspinać na pagórek. Tak! Dobrze, Kajtusiu. Dasz radę. Świetnie ci idzie. Wszystko w porządku? Kajtuś przestraszył się, kiedy się poślizgnął. Chciał jednak pokazać tacie, że jest dzielny. Już prawie jesteśmy. Zobacz. Dałeś radę. Jestem z ciebie taki dumny. Chyba nie było łatwo się wspinać. Czas do łóżek, kochani. Przyczepie wszystko już gotowe. A nie możemy spać w hamaku? Może spędzimy noc na zewnątrz? No dobrze. Kajtuś uwielbiał spać w hamaku w ramionach taty. Dobranoc, pchły na noc. Karaluchy pod poduchy. Thank you.
Kajtuś zobaczył wielkiego łosia. Nigdy wcześniej nie widział takiego zwierzęcia. Mamusiu, mamusiu, chodź zobacz! Tatusiu, tatusiu, spójrz! O, rany! Musimy być cicho jak myszki, pamiętacie? Łosie są nieśmiałe. Prawdziwy łoś! 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 Pa, pa! To śmieszne, że taki duży zwierzak może przestraszyć się małej róży, pomyślał Kajtuś. Chińskie pałeczki. Któregoś popołudnia Kajtuś bawił się z Sarą w jej ogrodzie. Saro, kolacja. 28, 29, 30. Tak, udało się. Mogę teraz ja spróbować? Jesteś za mały, żeby skakać. Pokażesz mi, jak to się robi? Kolacja gotowa, więc nakryj do stołu, kochanie. Później pokażę ci, jak skakać. Do widzenia. Zadzwonię do twojej mamy i powiem jej, że zjesz u nas, dobrze? Wszystko załatwione, Kajtusiu. Może pomożesz Sarze w nakrywaniu? Połóż je przy miseczkach, dobrze? Co to jest? To są pałeczki. Je się nimi. Robisz tak. A to co to? To chiński makaron z warzywami. Uwielbiam makaron, ale nie za bardzo lubię warzywa. A to tutaj? To sajgonka. Ale nie bój się, tam nie ma warzyw. Ojej. Niezły strzał. Jedzenie pałeczkami na początku bywa trudne. Kajtuś zrozumiał, że potrzebuje więcej czasu, żeby nauczyć się jeść pałeczkami. Ups. Ale kot Olaf bardzo się cieszył, że Kajtuś był u nich na kolacji. Ja jem sajgonkę rękoma. Możesz używać widelca, Kajtusiu. Dobrze. Kapustę też zjedz. Jest bardzo zdrowa. Zobacz, kochanie. Kajtuś zjadł całą kapustę. Ale przecież kapusta to warzywo. A mówiłeś, że nie lubisz warzyw. Ale chińskie bardzo lubię. Czy to jest smok? Tak, to smok chiński. Chcesz może przymierzyć? Chyba mógłbym się ciebie przestraszyć, Kajtusiu. Uwielbiam galaretkę. Ja też ją bardzo lubię. Kajtusiu, co ty robisz? Próbuję jeść pałeczkami. Tego się nie je pałeczkami. To jest zbyt śliskie. Jej! Ups! Jak to zrobiłeś, Kajtusiu? W końcu Kajtuś mógł nauczyć Sarę czegoś nowego. Niesamowity pies. Kajtuś i jego mama szli do parku, żeby pograć w piłkę. Co to? Już ci kiedyś mówiłam, pamiętasz?
Pamiętam. To nam mówi, kiedy przejść przez ulicę. Przepraszam. Gdzieś tutaj był park. Ja wiem, gdzie on jest. Naprawdę? Gdzie? Dokładnie tu niedaleko, w tę stronę. Dziękuję. Kajtuś, wchodząc do parku, zawsze patrzył na mapę i decydował, dokąd chce iść. Możemy dzisiaj pójść tutaj? Dobrze. Wszystko dobrze, nie bój się, nie gryzą. Ma pani aż dwa psy? Nie, nie, ja tylko z nimi wychodzę, to moja praca. Kajtuś pomyślał, że wspaniale jest pracować w ten sposób. Teraz muszę je zaprowadzić na wybieg. To tutaj. A ja idę tam. To do zobaczenia później. Do nogi, słyszycie? Czy możemy wam jakoś pomóc? Nie, chyba nie. Ale to było śmieszne, prawda? Uwaga! Ojej! Ładny, co? Nazywa się Dylan i podaje łapę. Chcesz zobaczyć? Cześć, Dylan. Jestem Kajtuś. Możesz rzucić mu piłkę. Bardzo lubi ją przynosić. Brawo, Dylan! Przyniósł, widzisz? Niezły jest, no nie? Złapiemy się później! Chyba chusteczką byłoby lepiej. Dobrze! Chwilę później mama Kajtusia spotkała swoją przyjaciółkę Barbarę. Ty pewnie jesteś Kajtuś. Jaki fajny pies! Nazywa się Marcel. Cześć, Marcel. Mogę się z nim pobawić? Pogłaszcz go. A mogę mu rzucić piłkę? Przepraszam, Kajtusiu, ale nie mogę mu na to pozwolić. O. Marcel to bardzo wyjątkowy pies i właśnie jest w pracy. W pracy? Tak, pomaga mi. To co on robi? Wiesz, Kajtusiu, ja nie widzę, a Marcel jest moim przewodnikiem. Nie widzisz? Barbara jest niewidoma. A oczy Marcela pomagają mi się poruszać. Kajtuś był zaskoczony, że pies, tak jak dorośli, może pracować. Chcesz zobaczyć, jak Marcel mi pomaga? Pamiętaj, Kajtusiu, że Barbara nie widzi twojego potakiwania. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak Marcel pracuje, to musisz mi powiedzieć. Dobrze, chcę. Znaczy, proszę. To jest uprząż Marcela. Ja się jej trzymam, a on mnie wszędzie prowadzi. Kajtuś z radością patrzył na Marcela, który ułatwiał Barbarze spacer. Co on teraz robi, Kajtusiu? Siedzi. Kiedy tak siedzi, to mówi mi, że nie jest bezpiecznie iść dalej. Ojej!
Ej, zatrzymajcie się, nie biegnijcie, tak słyszycie? Stój! Kajtuś stwierdził, że Marcel jest mądry. Bardzo mądry. Kiedy Kajtuś usłyszał ten dźwięk, to chciał zacząć przechodzić przez ulicę. Możemy iść! Ale Marcel wiedział, że nie można było tego jeszcze zrobić. O, bardzo dobry pies. Wspaniale się spisałeś! Brawo!